Cieszę się, że tak wiele osób, a jest to kolejna już trzecia edycja, tak wiele osób zakwalifikowało się, spełniły te osoby, te wymagania i tutaj możemy się wspólnie spotkać. Co roku tych osób jest coraz więcej, co bardzo cieszy. I szczególnie mnie cieszy, tutaj patrzę na dyrektora Zespołu Szkół w Sędziszowie Małopolskim, że nie są to tylko uczniowie liceów, a tak było przynajmniej do tej pory, tylko uczniowie również szkół zawodowych. Bo tak czasem się odnosiło trochę wrażenie, ja się zastanawiam, czy uczniowie liceów mają lepsze warunki do nauki, czy może w liceach są bardziej uzdolni, jest bardziej uzdolniona młodzież. No tutaj życie zweryfikowało i pokazało, że mamy uzdolnioną młodzież we wszystkich naszych placówkach. Myślę, że te nagrody, te stypendia będą takim elementem dopingującym tutaj nas, drogą młodzieży, do tego, aby tą swoją pracę, czyli naukę, jeszcze bardziej się do niej przykładać, jeszcze większe czy bardziej ambitne plany przed sobą tworzyć i je realizować. Bardzo do tego zachęcam. Mam nadzieję, że właśnie te nagrody, te stypendia będą też taką zachętą do tego, żeby właśnie takim elementem dopingującym, żeby dalej pracować, uczyć się, kształcić się, bo wykwalifikowana kadra, wykwalifikowani ludzie w naszym powiecie są potrzebni. Jedni dążą do pracy zawodowej, która będzie spełniała ich oczekiwania, ich marzenia. Inni będą podążać ku sukcesom w różnych dziedzinach sportowej, artystycznej, kulturalnej. Na pewno ta wasza wędrówka to oczywiście pogłębianie swojej wiedzy, to przede wszystkim pogłębianie swoich horyzontów myślowych, to również realizacja swoich marzeń, zamierzeń, ale także podejmowanie wielu inicjatyw. Ja przede wszystkim pragnę z tego miejsca pogratulować rodzicom, bo chyba nie ma piękniejszego momentu w życiu, kiedy widzimy swoje pociechy w zdrowiu, ale również widzimy dzieci, które osiągają sukcesy, czy to na niwie dydaktycznej, ale również na niwie wychowawczej, bo pragnę tutaj podkreślić, że jak analizowaliśmy w komisji Państwa wnioski, to zauważyliśmy, że najczęściej stypendia otrzymują osoby, które nie mają problemu z frekwencją, nie mają problemów wychowawczych, bo o tym świadczy ocena zachowania, a więc jesteście, droga młodzieży, spełniacie się i w tej kwestii wychowawczej, ale również w kwestii dydaktycznej. Pragnę wam podziękować z tego miejsca za to, że godnie reprezentujecie nasz powiat powiatowo-sędziszowski, jak również gminy, gdzie mieszkacie, gdzie wychowuje was rodzina, że reprezentujecie nas na różnych szczeblach i w olimpiadach, konkursach, czy to również w różnych zawodach, bo mówię tutaj w szczególności o zawodach, rozgrywkach sportowych. Pragnę również podkreślić to, że ktoś mówi, że nauka jest dla niego złodziejem czasu. Dla was to nie złodziej czasu, tylko to właśnie marzenia, to pewne inspiracje, które macie i które chcecie wdrożyć w swoje życie. Na pewno kosztuje was to wiele czasu, wiele wyrzeczeń, ale podkreślam fakt, że dzisiaj wykształcenie to przede wszystkim najlepszy potencjał młodego człowieka, który może dać i swojej małej ojczyźnie, najpierw swoim domu, rodzinie, a później czy jednostce samorządowej, jaką jest gmina, powiat, ale przede wszystkim może dać ojczyźnie, bo zapewne macie również pewne zainteresowania, pewne marzenia, które chcecie później kontynuować nie tylko w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat, ale chcecie kontynuować na pewno na studiach wyższych, uczelniach wyższych i dalej po prostu zgłębiać tajniki wiedzy. Życzę wam oczywiście wielu sukcesów, ale również tego, abyście nie zapominali w tej swojej pracy, w tych wielu godzinach, mozolnych godzinach poznawania tej wiedzy, abyście nie zapominali o tym, co jest też i powinno być drogie każdemu młodemu człowiekowi, a więc i o rozrywce, i
i o tym, że tak naprawdę to trzeba do życia podchodzić bardzo optymistycznie, z uśmiechem, z taką młodzieńczą energią, żebyście potrafili połączyć naukę właśnie z rozrywką, ale również i ze swoimi zainteresowaniami, które wykraczają poza obszar dydaktyki. Prosimy Justynę Cawaj. Po zakończonej uroczystości zapraszam uczniów oraz rodziców.
dla pani Dalickiego. Jego uhonorowania w pracy zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej w szkół. No i dziękujemy. Prosimy o dalszą współpracę i dalsze pamiętanie o talentach naszej młodzieży. Dziękuję bardzo zarówno dyrekcji, jak i wychowawcom. No i samej młodzieży gratuluję za to, że potrafią wznosić się ponad przeciętność. I jeszcze raz życzę wszystkim zdrowia, szczęścia, zdania matury tym, którzy już teraz są ostatni rok w szkole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.